Kościół katolicki 6 stycznia obchodzi uroczystość objawienia pańskiego, Epifanii, która w naszym kraju znana jest też pod nazwą Trzech Króli. W kościele łacińskim uroczystość ta świętowana jest już od IV wieku. Treścią tej uroczystości jest objawienie się Boga, który stał się człowiekiem. Objawia się jako nowonarodzone dziecię mędrcom, którzy przybyli ze wschodu. Wydarzenie złożenia hołdu nowonarodzonemu dziecięciu przez mędrców znamy z drugiego rozdziału Ewangelii według świętego Mateusza. Pokazuje nam ono, że wolą Ojca Niebieskiego jest, aby zbawienie dotarło do wszystkich ludów i narodów. Rozumienie mędrców jako przedstawicieli świata zewnętrznego wobec Izraela sprawia, że w tę uroczystość akcentuje się także misyjny wymiar posłannictwa Kościoła. Modlimy się w intencji misjonarek i misjonarzy. Liturgia uroczystości objawienia pańskiego ukazuje objawienie się Boga ludziom nie tylko poprzez przybycie mędrców ze wschodu do Betlejem. Pięknie ukazuje to antyfona w juczni do kantyku Zachariasza, a brzmi ona tak. Dzisiaj się Kościół złączył z Chrystusem, swoim oblubieńcem, który go z grzechów obmył w Jordanie. Biegną mędrcy z darami na królewskie gody, a woda przemieniona w wino cieszy biesiadników. Zatem w uroczystość objawienia pańskiego wybiegamy już także do kolejnych istotnych wydarzeń, jak chrzest pański, jak wesele w Kanie Galilejskiej, poprzez które Jezus objawia się światu jako oczekiwany Mesjasz. W tym dniu, zgodnie z tradycją, błogosławimy też kadzidło i kredę, którą oznaczamy drzwi naszych domów. Błogosławimy także wodę, którą wierni biorą do swoich domów. Przykład mędrców niech będzie zatem dla nas zachętą do zmierzania w kierunku Pana Boga, aż do oglądania Go twarzą twarz w wieczności. Tego wszystkim życzę.